Trudno się z tym kruszyć, to też ktoś zaśpiewał piosenkę, żeby Państwa uśpić już zupełnie, a jednocześnie zapraszam na moją stronę, gdzie jest też link do rozmaitych płyt w różnych wydawnictwach, bo ta, że tak powiem, produkcja jest rozdrobniona troszkę pomiędzy różne rzeczy. Przygotowujemy parę nowych płyt, mówię o mnie, czyli o nas, czyli o mnie i o zespołach dwóch, Monogramista JK i Klub Świętego Ludwika, w różnych składach. Myślę, że będziemy mieli niedługo pobożną płytę jedną, właśnie złożoną z różnych takich, tego rodzaju piosenek, wybranych z różnych zresztą programów. Już jest nagrana taka płyta z pieśniami Powstania Wielkopolskiego, którego tutaj nie poruszałem na poprzednim koncercie dwa dni temu. Obszernie o nim opowiadałem, bo to rodzinna, w znaczeniu rodzinna Wielkopolska, ale także i moja rodzinna tradycja wspomnienia tego niedawnego czasu sprzed 100 lat i pieśni z tamtych lat, które funkcjonowały, były śpiewane i do dziś są śpiewane w naszych rodzinach w Wielkopolsce. Ale teraz w takim razie pieśń na bis. A zatem Rzeczpospolita Niebieska. Niebiosa nad tą Polską otwarte jak szeroko, a Polska na niebiosa zatrzaśnięta głęboko. Och, chyba już nie może, mój Boże, kto pomoże. Maria Panna z niebiosów wyrusza, zabiera świętej Faustyny dzienniczek, dziady i pana Tadeusza i dar i tajemnice. Potem dobywa bolesny różaniec, zabiera, uplata bicz i bije, bije z troską i czyta kamienie na szaniec nad niemnym i nieboską. Czytając popatruje na plemię swoje z nieba, ciemności kryją ziemię, a lud przeżuwa kebab. Jak bydło cicho siedzą, śpią, jedzą, swoje wiedzą. Maria Panna z niebiosów wyrusza, zabiera świętej Faustyny dzienniczek, dziady i pana Tadeusza i dar i tajemnice. Potem pośrodku ludu swego staje, otwiera usta błogosławieństw pełne, godzinki śpiewa gorzkie żale i nieszpory niedzielne. I patrzy jako ludu snem ciemnym, ciżba zdjęta, śpią snem niesprawiedliwych, śpią wszyscy jak bydlęta. Proch święty splutł się z błotem, a oni tak pokotem. Ona ulata ponad polski lamus, nastaje na niebiosa zorzą raną, śpiewa Tedeum Laudamus, bo wie, że z martwych wstaną. I zasmuciły się dusze niczyje, zasłona się w redakcji wpół rozdarła, a ona wie już, że ożyje ta, która nie umarła. Maria Panna z niebiosów wyrusza, zabiera świętej Faustyny dzienniczek, dziady i pana Tadeusza i dar i tajemnicę.